Hej, witajcie drodzy widzowie. Arek od 265, kłaniam się nisko. Zapraszam was na Ligę Mistrzów. Oczywiście kontynuujemy sobie przygodę czwartą mecz fazy kolej czwarty mecz fazy grupowej. Czwarty, przepraszam, lalala. Jeszcze raz. Czwarty mecz fazy grupowej. Czwarta kolejka. Inter mierzy się z Realem Madryt, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Gramy oczywiście Realem Madryt. Godzinę trzeba zmienić. 21, tak jest. Zaczynamy. Inter kontra. Na to nie zwracajcie uwagi, że mówię pierwsze, a mieliśmy już. Już idę moment. Zaczynamy. Rozpocznie dzisiejsze spotkanie w następującym składzie. Mamy tu układ 3-5-2, czyli duże zagęszczenie w środku pola. Co tu sądzisz, ja? To może mieć na celu trzymanie przeciwnika z dala od własnego pola karnego, ale też daje sporo elastyczności w dysponowaniu zasobami drugiej. Z której to jeden, drugi to jeszcze inny, może się podłączać pod atak. Na San Siro nie tylko odbywają się imprezy sportowe w Mediolanie, ale również koncerty, które wabi krzyżowe wykończenie zaplecza technicznego obiektu. Ze względu na dzielenie stadionu przez dwie bądź co bądź rywalizujące ze sobą drużyny, kibice poszczególnych zespołów trzymają się razem i zajmują przypisane sobie trybuny. Pali Interu północną, a Milanu południową. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W bramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. W obronie Dani Carvajal wystąpi wraz z Mendy. Luka Modric oraz Casemiro zagrają w środku pola.
a z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. Pierwsze 45 minut tego spotkania zaczyna Inter. Królewscy przejmują piłkę. Idzie do przodu. Casemiro! I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol na takie indywidualne akcje, patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Tak się to robi. Oj stary, to jest swój błąd. I to duży. Real utrzymał się przy piłce. Benzema musi to trafić. A ty, Hajdanowicz. Ty, dziadzie Karwalicki, myślisz, że co? To dogrywa Modric z rzut rożnego. Uratuj. Aj! Może spróbować szczęścia! Udało się, brawo! Taktyka stała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Ten wysoki prezydent zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny raj. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Real traci teraz piłkę. Gajardini. Wciąż Modric. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Próba pressingu, zobaczymy, co z tego wyniknie. Vidal. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Karim Benzema! Fantastycznie! Pokazuje, że warto na niego stawiać. Mamy powtórkę bramki i przewaga zarysowuje się coraz bardziej. Tym golem chyba pogrzebali już szansę rywali, nawet na rejs. No, dobrze, obejrzyj. Tę bramkę pokazaną z innego kąta. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Ale szpech, piłka rozbije w krosie przeciwnika. Minął teraz obrońcę jak chciał. Decyduje się na strzał. I Casemiro! Świetnie to wykończył. Właściwy człowiek w tym właściwym miejscu. Nie mogę wyjść z podziwu. Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Kapitalna akcja. Piłka jak przyklejona do usta napastnika. I niesamowita bramka. Jeśli dalej będzie tak grał, to że mu wielką przyszłość.
trenera jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Inter traci teraz piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ambrosio. Jest pressing ze strony rywali. Karim Benzema. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali im zaraz na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świadować. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika, prawda Jacku? Wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę dziś. Benzema. Stracili, ale odzyskali piłkę. Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla... Taka okazja, czy się uda? Andanowicz broni. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Świetnie się dzisiaj wpisuje. Tą bramką skompletował hat-tricka i będzie mógł po spotkaniu zabrać piłkę meczową na pamiątkę. Wspaniały, fantastyczny wyczyn. Trzy bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie, jest w fazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Trener zadowolony, że jego drużyna kontroluje przebieg meczu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Romelu Lukaku. Hakimi. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Strata i przy piłce rywale. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko pole karne, może strzelać. A udało mu się odebrać piłkę. No i Inter stracił. Marco Asensio. Świetnie to zrobił. Gol dla Realu Madryt. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka, który wykonał. No i popatrzmy na ujęcie z tej kamery na ten brak. Klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Mendy, Federico Valverde, Benzema. Benzema idzie do przodu. Benzema musi to trafić. Bramka Real Madryt. Spójrzmy jeszcze raz na ten drugi raj. Wydawało się, że ktoś mu dał w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu to miejsca. A klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Modric przechwytuje tę piłkę. Benzema idzie do przodu. Udało mu się minąć obrońców. Tak!
Państwa, dla takich chwil ogląda się mecze. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatki. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i silna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Hakimi, D'Ambrosio. Teraz przy piłce Real. Marco Asensio. Karim Benzema. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Inter traci teraz piłkę. Piłkę z łatwością przejmują rywale. Zmarnowany rzut z autu. Koniec pierwszej części meczu. Prowadzą. Dobra, Vasqueza wpuśćmy. I tylko na razie Vasqueza. Chociaż Asensio też jest podłączony, więc Asensio to... Takie zmiany. Odegaard, Casemiro. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Lucas Vázquez. Romelu Lukaku przesuwa się wyżej. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Vázquez ma dużo opcji na skrzydle. Wbiega w pole karne. Aj. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Dobra okazja do oddania strzału. Napastnik wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale Handanowicz pewnie broni. Nie z nim takie numery, to twardy zawodnik i doskonale się zna na swoich pasach. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rocznego, ale nic z tego. Piłka przeodbita przez Handanowicza. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemu łapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. D'Ambrosio. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Hakimi. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Defej. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Świetnie minął teraz obronę. Vázquez. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Opis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo łatwym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Zostawił za sobą trochę boiska. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie?
Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. O, teraz ma dużo miejsca. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! To był niesamowity pokus panowania nad piłką. Fantastycznie się urwał obrońcy, a później bezbłędnie wykończył akcję. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrafieniem bramkarza rywali. Pokonał go już. Drugi raz. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Hakimi, Federico Valverde. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. No i Inter stracił piłkę. Vinicius Junior, Real Madrid oddaje piłkę. Sanchez. Inter traci teraz piłkę. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Mamy teraz zmianę w Interze. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Dużo cennych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Lautaro Martinez. No i Inter stracił piłkę. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Może teraz jest okazja. Handanović w broni, ale piłka przed. Cofnięty Lukaku. Widać, że Belg jest już frustrowany brakiem dobrych podań. Odgrywa do partnera. Vidal. Federico Valverde. Robi się niebezpiecznie. Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Inter traci teraz piłkę. Mamy rzut wolny. Marny występ tego zawodnika nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząs. No, musi uważać. Nie dawali rywalom ani chwili. No, to będzie 100% szansa. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Czy ja bym powiedział, że to jest spalony? Nie powiedziałbym. Martin Ødegaard dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pomalizowałbym o spalonym tam. Vidal nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać piłkę. Ponownie celnie podaje. Nic nie zmienia się w tym spotkaniu od dłuższego czasu. Bardzo jednostronny mecz. No i myślę, Lukaku na dobieg. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było pierwsze ważne wejście. Romelu Lukaku. Wykłada piłkę koledze. Isco. Mają te
teraz szansę na kontratak? Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Strzał na bramkę! Jest bramka po szybkim kontrataku! Nie to rozegrali! Zaskakuje stwierdzenie, że właśnie w ten sposób przyjrzeli to na treningach! Zasłużyli na ten bramkę, zgodzi się Jacek. Od pewnego czasu ich zwycięstwo było pewne, ale nie poczęli na lało. Ten gol w policzowym czasie to taka szybka na zwycięstwo w torcie. Niewiele czasu do końcowego piska sędziego. Nie widzę szans na niwelowanie tej różnicy bramkowej. Inter traci teraz piłkę. Vidal. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale. Jutro słyszymy się w karierze menedżerskiej Realu Madryt. Arkadiusza Kotnowskiego, jaką Realu będzie mało. Jutro słyszymy się w karierze właśnie menedżerskiej tego zespołu reprezentacji Polski Realu Madryt, ale jutro skupimy się na Realu Madryt, więc do usłyszenia. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. Hej! Na dzisiaj to tyle. Łapki w górę, suby z dzwoneczkiem, komentarze zostawcie. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.